Let's Czeka, go. witamy was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fryta oraz e, Patryk e, i witamy was w kolejnym odcinku z wtorkami z filmami z filmami dokładnie wtorki z drugi. filmami e, tak e, dzisiaj odcinek e, podcast poprowadzi Fryta ponieważ będziemy rozmawiać na temat jednej chyba z najbardziej znanych e, serii filmów to znaczy o tym co widzimy tutaj też na stole to znaczy co? Star Wars. Gwiezdne wojny, tak, dokładnie. Historia bardzo znana, bardzo rozpopularyzowana. Masa seriali, masa wątków pobocznych, masa samych filmów, z głównej, tak naprawdę, serii i fabuły. W ogóle nagrywana w bardzo dużym rozstrzale czasowym, tak, no bo mamy pierwsze trzy części, które tak naprawdę są częściami czwartymi, piątymi szó i szóstymi, tak naprawdę tak. one zostały jako pierwsze nakręcone. Potem mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią część nakręconą, a na samym końcu przyszła siódma, ósma i dziewiąta. Tak, no i to jakieś takie nowsze jakieś przebudzenie mocy lub coś w tym stylu. No warto zaznaczyć, że te pierwsze właśnie filmy, czyli czwarta, piąta, szósta część... Została zrobiona w 1977 aż do 1980 roku, więc dawno. Dawno, dawno. Eee, trzeba przyznać, że jak na tamte czasy, to film robił ogromne, ogromne wrażenie. Tak, tak. Bo jakby. Eee... Może sci-fi, a jakby takie filmy sci-fi były, no oczywiście były nagrywane, tak, był ósmy pasażer, no stromo i tak dalej, ale chyba ja jakby pod względem jakby rozmachu tego i jakby całego tego projektu, bracia yy, w sumie, bracia? Nie bracia. Chyba George Lucas w tym momencie, jako właśnie ten główny yy, jakby producent, Reżys. reżyser, jakby też, on też chyba udzielał też w scenografiach bardzo mhm, mocno. Tak, tak. E, no to on jakby Wsprowadził właśnie taką, taki rozmach w tych filmach, nie? że to było takie potężne, wiesz, inne planety, w ogóle miejsca zmieniające się, tak? No bo były właśnie miejsca, odgrywały się powiedzmy na planetach takich właśnie piaszczystych, to były planety, które były właśnie takimi, jakby metropoliami, takimi potężnymi. E, no, szok, i tak naprawdę trzeba było przyznać, że na tamte czasy to było, no, prawie nie do uwierzenia. Ludzie mi naprawdę mieli, e, jakby no, taki. Wow, w ogóle w mózgu, bo jakby właśnie nikt nie był jakby nie potrafił sobie zrozumieć, że oni to nagrywali w studiu, tak na makietach, bo to tak. były ręcznie składane makiety. Tak. W cała już... gwiazda śmierci, to wszystko było robione ręcznie. Krążowniki tak naprawdę, Ta to, już już były, wszystko. to wszystko było ręcznie robione, to było nagrywane na, wiesz, na takich makro, w takiej mikro-makroskali, bo to też ten i po prostu to był szok, no. Jakby, jakby same efekty specjalne, tak miecze świetlne, całe udźwiękowanie tego, to też była mega duża, do, duża historia, bo jakby te dźwięki trzeba było na nowo wytworzyć. tak No bo nikt nie wiedział, jak ma, jak ma brzmieć miecz świetlny, tak? No, no i to wszystkie właśnie tworzenie tego dźwięku to było jak na tamtych czasach naprawdę ogromnym wyzwaniem. Tak, no to było łączenie w sumie różnych dźwięków, bo na przykład z tego co pamiętam te tutaj, ja sobie sprawdzę, żeby się nie pomylić, ale tutaj myśliwce TI one zostały, jakby ten głos został pomieszany od głos samochodu jedącego po mokrej drodze z rykiem słonia. Tak, i pomyślcie sobie, jak jesteś na przykład takim właśnie producentem muzyki, tak? no bo masz udźwiękowić jakiś tam postać, ewentualnie jakieś tam zdarzenie w filmie i musisz wymyśleć jak z dźwięków, które powiedzmy nas otaczają, masz wytworzyć nowy dźwięk, coś zupełnie nowego, tak? Gdzie potem te dźwięki stały się tak naprawdę same w sobie legendą, tak? No bo kto nie kojarzy tego takiego. Nie, jakby samego I dźwięku nieczystego. Tak. tak. I tego, jak na przykład właśnie jest walka, tak? że one się stykają ze sobą. Jest też taki dość specyficzny dźwięk, tak jakby takiej, takiego rezonatora. I no, no, nie, w ogóle, jakby na tamte czasy. Czyli właśnie te pierwsze trzy, pierwsze trzy części, które były jakby kontynuacją historii, właśnie. Jakby no, dla mnie to dalej jest do dzisiaj niepojęte, nie jak jakby kto wpadł na pomysł właśnie tej jakby, tego nagrywania, tak? Że najpierw nagramy część historii, która dzieje się później, bo na przykład pierwsze trzy części z całej tej historii, którą wymyślili właśnie George Lucas i jakby Lucas Films no to musimy poczekać no bo musi nadrobić nas troszeczkę technologia żebyśmy mogli w ogóle zrobić jakby tą tą historię. no było widać jakby no, znaczy no, było widać że te efekty te wszystkie różne sceny w tych pierwszych częściach ale czwarta piąta szósta no widać te upływ czasu, ten troszkę. ten upływ czasu ale to nie zmienia faktu że te sceny były no dobrze zrobione no na przykład taki wybuch gwiazdy śmierci, no było widać, jak... No, no był to taki nałożony ocenić. wybuch, tak, ale z drugiej strony, pomyślcie sobie, że wtedy komputery, jeżeli chodzi o jakby wydajność, to to były, wie, to sakiet, boże, rakieta Saturn 5 leciała na tym, na komputerze, który prawdopodobnie, masz, kalkula masz kalkulator, który jest szybszy od niego, nie? Tak, nasze telefony są szybsze niż cokolwiek niż... wtedy mieli. Tak, właśnie to jest to, nie, że to po prostu, te, to trzeba było zrobić nie dość, że jakby, no też w formie takich właśnie efektów specjalnych, takich właśnie nakładanych, ale już wtedy, no dobra, były te komputery, ale to była masa czasu, to każda klatka, każde wszystko to musiało być, nawet czasem i ręcznie robione, tak? na zasadzie sklejania niektórych nakładania różnych filmów, no mega mega mega, wiesz co? To zapytam cię może tak, że, żeby też jakby zachęcić też tutaj do takiej rozmowy. E co Ci się podobało w tych czterech częściach, W trzech częściach jakby tego, tych najstarszych, tak? No bo coś, coś kojarzysz, tak? Wiadomo, są jakieś mhm. takie epickie sceny, które każdy kojarzy powiedzmy, nawet może nie tyle, że wiesz konkretna część, wtedy i wtedy, wtedy mhm. i wtedy, ale co tak ci zapadło w pamięć tak dobrze. dobrze? E, w sumie to chyba trzecia część, czyli e, szósta, to jest powrót Jedi. Pamiętam, do teraz jakby. Tą całą scenerię, tą historię z Jabbą. Czyli jak tam był Han Solo uwięziony. Tak, w tym, te, w tym takim, jakby, nie wiem, powiedzmy, dwuwymiarowym więzieniu. Tak, tak? tak e... I tam właśnie była scena. Znaczy tam było pełno scen takich no, kultowych. No i ja, mi to tak najbardziej jakby do głowy przychodzi z tamtych części. E, jak... Księż, księżniczka Leja, tak. przebrana za to. Za, powiedzmy, no, no tak to trzeba nazwać niewolnicę. Niewolnicę, tak. No chyba to, a dla Ciebie jakieś takie naj... Wiesz co, chyba taka, chyba, no ja to chyba większość na, na oglądających Gwiezdne Wojny i tamte części kojarzy oczywiście tą legendarną część, ten moment legendarny, kiedy stoi Darth Vader, Luke, że tak powiem, trzyma się na krawędzi tego pomostu, gdzie oni tam stali i to yy, stwierdzenie... I am your father. Tak, tak. jestem twoim tatuśkiem. Tak. I'm your daddy. I'm your daddy. <laughs> tak, ale to właśnie, właśnie wiesz, i ten, wiesz, krzyk tego no! i tak dalej. Patrz, to są tak, jakby kultowe sceny, w których wiesz, miliardy, miliardy memów do, tego, do mhm. tego powstały. I no właśnie, to są właśnie takie momenty, które my zapamiętujemy i. Bo to powoduje, że potem mamy takie właśnie przyjemne wrażenia właśnie z oglądania tego filmu. Tak, dla mnie też takie pamiętne, to jakby to nie jest scena, ale przez dłuższy okres to się działo, jak Han Solo e, próbował e, no, podbijać do e, tutaj. E, patrzcie, wypadł mi z głowy, ale już sobie sprawdzę. E, do e, księżniczki Lei. I potem. Pomijając fakt, że tam były dość <laughs> dziwne zawiłości, jak na, jak na dzisiejsze czasy, że powiedzmy, mamy. Luka jako syna yy, Boże Anakina Skywalkera, tak? I no. mamy księżniczkę Lejek, która jest też jego córką. I tam był też moment w jednym z tych filmów, że oni się całują, tak? Co też było no, dość kontrowersyjne, no bo to trzeba było, tak? No bo jakby syn z córką, no tak trochę ćwierznie, nie? Ciekawe. Okej. Okay. Dobra, nieważne. E, tak, no ale właśnie tam to jest właśnie też jedna z tych kultowych y, m, scen, jak właśnie Han Solo się dowiedział, że. To jest jednak jego siostra. I takie, <głos> <głos> Tak. Tam było dość I... no, siostra... no tam było ciekawie, ale w koniec końców tak naprawdę, no, księżniczka Leja z Hanem Solo skończyła tak naprawdę chyba ze ten, w tym momencie tą historię. No, i ten słynny też tak, kocham cię, wiem. <noise> tak, tak. To jest, w ogóle to jest, to jest śmieszne, bo to jest kolejny przykład taki właśnie tego tworzenia jakby fragmentu historii, potem przenosisz się tak naprawdę do przeszłości, żeby zrozumieć to, co się dzieje w tamtych częściach, a potem masz nagrane jakby kolejne części, no bo oczywiście trzeba też, wiesz, kasa, 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 no i wiadomo to potem koniec końców się powoduje, że masz właśnie kilka seriali, kilka filmów, każda jakby osoba ma swoją jakby część poboczną, gdzie, która oczywiście zawsze jest roz rozwijana, Właśnie taką historią jest chyba historia Obi-Wana Kenobiego, który właśnie niedawno został chyba też kawałek serialu, tak, tak naprawdę, to... pomiędzy tą historią, powiedzmy, pozostawienia właśnie Luka na tej planecie, tej pustynnej, księżniczki lei na jednej z, jakby też ukrycia ich tak naprawdę, tej dwójki, żeby ich właśnie Darth Vader nie znalazł i potem właśnie jest opowiedziana w te, ta historia, tak? Tak, oglądałem ten serial. Dla mnie był fenomenalny. To po prostu akcja, to tam się działo, jeszcze no ten aktor słynny. Tak, bo to też warto zaznaczyć, że y, sam film tak naprawdę y, doczekał się oczywiście statusu legendy, ale sami aktorzy też jakby uzyskali coś takiego, taką legendarność. Tak, na zasadzie, że ty do końca życia będziesz skojarzony z tą postacią, z tym filmem i tak dalej. No bo mamy tak. Eee, mamy Obi-Wana Kenobiego, tak. Tak. mamy Marka Hemila jako właśnie Luke'a Skywalkera, mamy mamy księżniczkę leje eee, i oni tak naprawdę, czy ty kojarzysz, żeby oni gdzieś indziej zagrali? No nie, tak? Ty ich kojarzysz tylko i z, wyłącznie z tego, nie? Tak naprawdę. W sumie tak. Może za mało oglądamy rzeczy, ale te postacie, które wymieniłeś chyba najbardziej z, kojarzymy z tych, tej z tej serii filmów, no Harrisona Forda do tego nie powiedzieć. nie mogę powiedzieć, powiedzieć bo Harrison bo on... Ford ogólnie ma swoją jakby status zupełnie jakby to jest taki next level legenda, tak? tak. Bo mamy Indiana Jonesa, mamy właśnie Han Solo, mamy jeszcze parę innych filmów z, właśnie z Harrisonem Fordem, gdzie i był powiedzmy też koproducentem i razem z właśnie główną postacią. No, jakby też status legendy, no spokojnie możesz spoko ten, powiedzieć, że on jest legendą, tak? Jest. No, już w podeszłym wieku widać było to w ostatnim filmie, właśnie z Indiana Jonesy, więc y, mam nadzieję, że może coś jeszcze wyjdzie, bo lubię bardzo tego aktora i. No, no już, to już jest końcówka, nie? No, niestety, jest już dziadkiem, takim dość porządnym dziadkiem. <gry> e, ale na przykład mamy też taką sytuację w sumie w Gwiezdnych Wojnach, z tej już tak jakby. Drugiej części, to znaczy od 1 do 3, tak? tak. Gdzie masz y, tak naprawdę Anakina Skywalkera, i to był. Jak on się nazywał? Christensen. Ja już ci mówię. Y, a w tych. A okej, okay, w tych późniejszych etapach. Y, oj, coś mi się nie chce na, załadować. Y, Heiden Christensen, on się tak. Heiden Christensen, dobra, teraz to przypomniałem, bo ja właśnie szukałem imienia, ale nie byłem pewien. I pomyśl ten, jak zapatrujesz się na niego, bo w tamtych czasach, kiedy wyszły właśnie filmy od 1 do 3, powiedzmy tej historii, jego dość mocno krytykowano tak. za to, że on grał w tym filmie tak, jak grał. Dużo osób właśnie miało takie, nie wiem, zarzuty jakieś takie czy to był hejt po prostu, tak naprawdę, na tego aktora że jakby, nie wiem, no tam się nie, jakoś, nie, że niby nie potrafił zagrać w tej postaci, że to tak nie powinno być i tak dalej, e, gdzie potem tak naprawdę jakby zakończając to jakby jego karierę aktorską, no bo on przez bardzo długi czas zmagał się z tym hejtem, on tam też miał problemy z tego powodu, jakąś depresję i po latach, tak naprawdę, gdzie zostały już nagrane kolejne części, gdzie wiesz, na zasadzie były jakieś tam, wiesz, inauguracje i tak dalej, on tak, został zaproszony. No. Ludzie go był... coraz bardziej zaczęli doceniać. Tak, ale chyba najbardziej takim zapadającym w momencie, momentem, właśnie z tego, jak oni chyba zapowiedzieli, właśnie tą pierwszą część z tej nowej części, czyli siódmą część, tak naprawdę, no, ten historii Skywalkerów i ogólnie Gwiezdnych Wojen, to było to właśnie zaproszenie tych aktorów na chyba taką scenę i. Okazuje się, że on wychodzi na tą scenę i nagle wszyscy zaczynają bić brawo, tak? Tak, i ta, nie, wiem, czy nie i te... był to Comic Con albo coś tym stylu. Bardzo możliwe, scenie. że to był Comic Con, albo coś, na właśnie, na tej, na tej zasadzie. I nagle okazuje się, że wiesz, zaczyna cała sala wiwatować, wiesz, klaskać i tak dalej. Jego mimika wtedy odzwierciedlała to, że wreszcie ktoś go docenił, w końcu, wiesz, jakby doszło to do tego, że on jest. On widać widać te, te jego emocje, no co się zaczął, wiesz, popłakał dosłownie, on był szczęśliwy i. Pomyślcie sobie o tym, że dzisiaj na przykład właśnie są nagrywane filmy, tak? Ludzi się hejtuje, było coś tam, było coś tam, bo źle zagrali, było jakieś tam przesadzone jakieś tam efekty i tak dalej. A po latach zaczyna się okazywać, że ludzie zaczynają cię doceniać i w ogóle też uzyskujesz taki, taki status takiej mini-legendy, no bo odegrałeś to tak, jak tyle milionów osób, które to zobaczyło, po prostu nagle cię doceniają i to jest chyba dla niego właśnie był taki szok, nie? Że mhm. to był właśnie taki, nie wiem, ten moment, w którym on po prostu... To spełnienie. Aktorskie. To spełnienie. Dostał tego do właśnie takiego olśnienia, że ty, oni jednak pokochali to, tak? No, 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 fakt, hejtowali, no ale teraz już kochają, tak? Tak, tak. O tym się już teraz nie mówi, nie? I to właśnie dla mnie też było mega fajne, że w końcu ludzie zaczęli go doceniać, gdzie naprawdę przecież te, e, le, tak naprawdę legendarne to dzisiaj będziemy chyba bardzo mocno używać tego słowa legendarne i epickie. Mm to właśnie ta scena typu i gdy Obi-Wan Kenobi stoi na powiedzmy... Pod, high pod, ground. I have a high ground, tak? I wiesz, on taki podpalony, oczywiście spalony, zniszczony itd. i tak dalej. I... No to dalej, to te sceny właśnie tworzą właśnie legendy, tak? No bo... Tak, no do teraz się używa tego jakby, tego tekstu, I have a high ground, dużo tego jest, także dużo takich sytuacji, memów teraz jest. Ale w ogóle Wiecie, jakby jest to Gwiezdne Wojny są bardzo memicznym, jakby memiczną serią, tak? No bo mamy właśnie I have a high ground, tak? Hello there! Oczywiście, hello there! Tak, mamy właśnie generała Greviosa i właśnie Obi-ona Mamy oczywiście Artu, który też jakby sam, sam sobą jest memiczną postacią. Mamy Stephena Pio, która też jest memiczną postacią. Mamy no. też oczywiście wszystkie te poboczne postacie typu właśnie. Czuj na przykład. Tak, czuj er. tego i tak dalej. Nie A... odzorujemy tego, przepraszamy nie, was. Nie, 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 ale na przykład pomyśl sobie, że na przykład jest taki Mace Windu, tak? Czyli mm -hmm. e, też Nick Fury i czekaj, Samuel L. Jackson? Tak, dobrze tak, tak, tak. Gdzie on też ma, wiesz, on może nie wystąpił w jakiejś ogromnej ilości tego filmu, ale dalej ma jakieś takie swoje fragmenty, że każdy go też kojarzy. Ty przecież to jest Mistrz Windu, nie? No. Tak, tak. Ze swoim tak. fioletowym mieczykiem i ty, jak pe, ten e, imperator Palpatine zaczął w niego strzelać z piorunami, taki Output Tak, tak. Eee, Okej. Okay. To co do tych części, czyli pierwsza, druga, trzecia, taka, takie, no, powiedzmy, sceny, które ci przypadają od razu do głowy. Mm, wiesz, co? Chyba. Bo tamte części ja oglądałem, w jedną z dzieckiem, tak? To no. też było właśnie to, że wiesz, dla dziecka ten, nowe, nowo, czy ten powiedzmy, oglądanie tego pierwszy raz w kinie, z tym, wiesz, nagłośnieniem i tak dalej, gdzie to też właśnie było takie nowe. I. Mnie chyba taka najwie, najlepsza scena, znaczy to jest jakby cała fragment, tak naprawdę, filmu, to było e, wyścigi. Wtedy, wyścigi. z pierwszej części, na, gdzie oni. Na Tatooine. Na Tatooine, właśnie, gdzie oni, wiesz, wylądowali, bo mieli uszkodzony statek, nie było części, no to oni poszli oczywiście do tego tego stwora, powiedzmy, e, gdzie właśnie, niby, wiesz, e, o, ten Boże, Kwajgon Jean chciał go oczywiście przekonać mocą, żeby <laughs> oddał mu te części i żeby mu to potem. Że oni mu to potem zwrócą, a co się okazuje, na niego to nie działa. I takie, no nie, niestety nie wyszło, i ta. takie, no spoko. No i potem ta cała właśnie sekwencja, nie? że właśnie yy, księżniczka Amidala yy, poznaje tak naprawdę Anakinę Skywalkera, tak? Jak będąc mhm. dzieckiem, i to jak właśnie on się, że tak powiem. Obraca w, w okręgu tych wyścigów, i tak naprawdę jego udział w, tych wyścig, w tym wyścigu. zapewnił im to, że oni dostali po prostu te części i po prostu mogli odlecieć dalej. Tak? Gdzie on właśnie wtedy me, mistrz Indu, nie, mistrz Indu, przepraszam, Quajon e, jakby wyczuł w młodym chłopcu najchyba naj, no moc. moc, ale największe stężenie mocy, jak do, do, do tej pory. tak? Sam ten tekst, że on prawdopodobnie ma więcej mocy niż Mistrz Joda, tak? To już jest jakby no, Mistrz Jedi, tak? Naprawdę siedzący w Radzie Jedi. No to, to też było właśnie mega, jakby takie wiesz, że znaleźli kogoś, tak? Osobę z przepowiedni, tak? bo też była przepowiednia w całych Gwiezdnych Wojnach, że jest osoba, która ma przywrócić równowagę mocy. Dokładnie było to. Było też wspominane w filmach wielokrotnie właśnie, że to jest ten chłopiec, który właśnie może przywrócić tą równowagę. Co do takich scen, które ja pamiętam, to, to... To, co też właśnie wspomniałeś, ten wyścig na Tatooine, ale też na przykład jak Padme umierała i kiedy rodziła właśnie dwójkę dzieciaczków. No, to też to jest tak naprawdę końcówka tak naprawdę tej, tej całej serii. No tak, no to też. I, ale chyba za to też się chyba komuś oberwało, w sensie, jeżeli chodzi o ten realizm tego wszystkiego, <grym> tak? No, bo masz. Potężną technologię, tak? Masz wiesz, masakrycznie rozwiniętą, właśnie jakby myśl technologiczną. Masz, wiesz, roboty i wiesz, jakby ta cała, nie wiem, powiedzmy, medycyna na pewno też nadąża za tą technologią, tak? Mamy osobę, która rodzi dzieci i oni jej nie mogą pomóc, tak? No bo, no. Powiedzmy, bo podobno, podobno, wiesz, umarła wiesz, z żalu, że pękło jej to serce i tak dalej, że anakin został się zły, tak? Że przeszedł na ciemną stronę mocy. No, niestety. E... Ja mogę. Co, wiesz, no, wiesz, jeszcze jest taką, co w sumie jest taką z takich legendarnych scen. No. Scena właśnie z tej, jakby, nie wiem, świątyni Jedi, gdzie Anakin już, że tak powiem, pom wymordował wszystkich. Pom wymordował młodych padawanów. To też bardzo, jakby mocno, też jakby tak, to było takie, właśnie, taki wstrząs dla publiki, tak? Też, że to no. było już taki ostatni, jakby krok do zostania takim pełnoprawnym antagonistą całej serii, tak? No, Film przedstawiał właśnie dużo takich scen, gdzie pokazywał tą przemianę Anakina w lorda Vadera, no trochę tych scen było widać było jak ta postać się zmienia może też za to dostał hejt, no. że przeszedł na czarną stronę bo przecież wszyscy są po dobrej stronie ale wiesz co cała historia opierała się na tym nie że no tak jakby Zawsze ta ciemna scena była, to nie jest nigdy tak, że wiesz, jest wszystko fajnie, pięknie, wszystko jest, wiesz, w różowych okularach widziane. I nagle wiesz, niby tej ciemnej sceny nie ma. Nie właśnie w Gwiezdnych wonach jest fajnie pokazane to, że ta ciemna scena zawsze działa. Mhm. Zawsze raz ukrycia, raz tak offem, raz na taką potężną skalę, właśnie jak gwiazda śmierci. I masz właśnie te, ten, takie wrażenie, że. Nigdy nie jest tak, że któraś strona wygra. Zawsze jest światło, a jeżeli jest światło, no to też jest ta ciemna strona. Ciemna, tak. No albo ta strona czasami wygrywa, albo ta wygrywa, więc. No właśnie no. To, to też właśnie było fajne pokazane w tej siódmej, ósmej części, tak? Gdzie jakby ta ciemna strona jakby praktycznie zdominowała większość galaktyki, tak? No. Że oni mieli jakby tak naprawdę, no tam już nie było czegoś tego, że powiedzmy. No, znaczy wiadomo, były, byli ci, jakby, nie wiem. Ee, jak to nazwać? No bo to byli. To byli właśnie rebelianci. E, i, ale tak, ale Rebelia to była powiedzmy skromna część tego, co jakby w porównaniu do całego imperium, tak? Że mm -hmm. imperium miała tak potężne zasoby, że. Tak, oni uciekali co chwilę z tej jakby z, no, z różnych planet, potem no, tą gwiazdą śmierci niszczyli te planety, bo właśnie ich szukali. No no właśnie to, też to, to była to... ciekawa historia. Tak. Znaczy to chyba było w tych początkowych częściach. Tak, ale ja mówię też właśnie potem też jakby skacząc właśnie do tych najnowszych części, nie? że tam tak naprawdę było to już na zupełnie innym poziomie. Właśnie to, żeby już było tak naprawdę imperium w 100%, jakby, no, bo Palpatine przecież rządził, wiesz, ciężką ręką. Potem Darth Vader go przecież zabił i tak dalej, ale mm -hmm. następni przyszli, tak? bo zawsze się mówi, że przecież jest mistrz i uczeń, tak? Zawsze jest ich dwóch. To Dwoch. też taki legendarny tak w sumie z Gwiezdnych Wojen. Właśnie, jak oceniasz tą, te najnowsze części? Bo to też jest, było dość dużym jakby... E, kontrowersją? Temat, taką kontrowersją, bo ludzie u, u, właśnie uznali ten kanon właśnie tej, powiedzmy, tej 4.6 i 1.3, powiedzmy, jako kanon, a potem doszły właśnie te nowe wersje przez, produkowane już przez Disneya, tak naprawdę. Jak ty o je oceniasz? No, jakby... Widać jakby tą różnicę, kiedy były nagrywane tamte filmy, a kiedy były te nowsze. E, opowiadały historię już po tych właśnie wszystkich latach, e, które, no, które już były nakręcone. E, to też było skok czasowy, nie? No bo powiedzmy, że Luke, e, który powiedzmy, nie wiem, zwyciężył. Jakby w tej ostatniej części, czyli szóstej części. No to on powiedzmy, że był chłopcem, no powiedzmy, że miał około 18-19 lat, może coś w tym stylu. A potem skaczemy znowu do takiej historii, że on już jest tak naprawdę, no powiedzmy, no może, wiekowy. Nie, może nie tyle, że w podeszłym wieku, tak? Ale no. powiedzmy, że to 50 spokojnie na tym na karku miał. Nie? No wiekowy był. Znaczy generalnie historia była ciekawa. No było trochę kontrowersji, że ludziom się nie podobało. Nowa Podobały... obsada też. No obsada też, ale. Oglądając te filmy, no, czułem satysfakcję. To jednak dalej było e, te całe uniwersum Star Warsów. E, było kilka fajnych postaci, no jak ten Kenner Ren, tak? Mm -hmm. e, najgorzej nas zasmuciła mnie ta, no, część, gdzie, no, Han Solo umarł od swojego syna. Mam wrażenie, że to się robi, wiesz, takie. To jest. Taka, to jest taki fragment historii, który zawsze się powtarza, tak? To zawsze jest moment, w którym właśnie ojciec ginie z ręki syna. No, trzeba było jakoś zakończyć jego występek w filmach, żeby zamknąć pewien epizod. No. Hmm. Ciężko. Znaczy, nie były to złe części, ale lepiej się oglądały no faktycznie te wcześniejsze. Ja za to bardziej. Na chwilę obecną lubię. Historie poboczne. Historie poboczne, które są w formie serialów. Na przykład, jak sami możecie zauważyć, tu i tu. I... tu właśnie, to jest najśmieszniejsze, że ja prowadzę niby ten odcinek, tak? a tutaj siedzi gość z bluzą ze Star Warsu, z baby jodą, kurna na stoliku. Tak. tak. Na pewno widać, że ktoś jest bardziej zaangażowany w serię. Chociaż znaczy, no, ja bardziej w te, te, te nowsze produkcje i te seriale, jak właśnie Mandalorian, Andor, Ashoka. Teraz będą wychodzić kolejne. No, Mandalorian to jest dla mnie po prostu. W... Ale uwielbiam jest... uwielbiam ten, ten serial tego aktora, Pedro Pascala. Baby Jodę, właśnie tu mam miniaturkę taką z Lego. Mam też bluzę, którą sobie dostałem od ciebie mm -hmm. na urodziny. Także można zauważyć, że lubię tą część Ale zupełnie, trzeba to, to też właśnie to jest ciekawe, nie? że jakby ta historia właśnie jakby Mandalorian, jakby, może nie tyle, że rodu Mandalorianu, tylko kwestia jest taka, że to są jakby grupa ludzi, grupa jakby ogólnie no nie wiem, istnień, tak? Pod banderolą tak naprawdę Mandaloriana. Bo to nie było tak, że wiesz, jakby oni byli zawsze jakby, nie wiem, to była jakaś rodzina, coś w tym stylu. Tak, nie, no jakby... oni się chowali, bo tak naprawdę no garstka ich została, oni się chowali, co chwilę zmieniali, znaczy no to byli jakby najemnicy, w serialu, nie? tak. To, 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 zawsze tak, mówię, to jakby... też są byli najemnicy, dokładnie. E... No właśnie, jak oceniasz co jakby historię opowiedzianą w serialu? No bo jakby mamy powiedzmy najemnika, fakt on wyznaje jakieś tam wartości właśnie Mandalorian, tak? że y... Czekaj, jak to było ten, ten, ten słynny tekst, że This is the way? No This is the way. To, to po angielsku, ale po polsku to też brzmi ciekawie, nie? To chyba jak ten jak każe obyczaj, tak? to tak. Było jak tak, każe obyczaj, tak. no. no wypadł mi ten, wypadł mi wątek z głowy. Ja no właśnie. Jak oceniasz to, całą tą część? No bo chodzi, znaczy może część. Serial. W sensie chodzi mi o to, że czy historia tam jest, o, tam opowiedziana jest jakby ciekawa, interesująca. Jest bardzo ciekawa, bo, bo ale pytanie teraz. No. Jeszcze przepraszam, że ci przerwę, Właśnie, jakby, że, bo to, to, że jest to spoko, ale ona odbiega bardzo mocno od całego uniwersum, tak naprawdę, że nie widzimy tam postaci, które gdzieś tam się przewijają, powiedzmy, w tym głównym nurcie całej historii, tylko to jest naprawdę dość mocne zboczenie jakby z całej trasy. No tak, no w końcu to jest serial opowiadający historię tam o tej postaci, jakby... No ta postać i ta historia, która tam się wydarzyła, który jakby ten Mandalorian, który próbował jakby zdobyć, odbyć swoją jakby planetę, która tam była... No, niezdatna do życia, Teoretycznie, bo właśnie udało mu się e, tam e, dowiedzieć, dotrzeć. dotrzeć i ogarnąć, że jednak da się tam żyć. Co prawda później, no, będą spoilery, sorki. Jak tam właśnie przylecieli, to niektóre postacie tam żyły, e, były też potwory. E, fajna scen, fajne sceny, właśnie, jak on musiał murkować w tej wodzie, e, żeby sobie zasłużyć tam e, chyba na jakby, bo. Tam historia jest taka, że jak ktoś założy kask, hełm, to już go nie może ściągnąć. Znaczy, może go ściągnąć, ale nikt nie może go zobaczyć. No tak, ale on na przykład ściągnął to chyba, w, nie pamiętam już, dawno oglądałem, przepraszam, ściągnął ten, ten hełm, kask i właśnie, żeby powrócić do tej rodziny, tego wszystkiego, no, była ta właśnie cała historia opowiedziana, jak musiał nurkować w tych wodach, tam był taki potwór. No, powiem tak, no, Warto, polecam szczerze, zobaczyć ten serię. Oczywiście polecamy sobie zrobić maraton filmowy, który pewnie potrwa dłużej niż jeden weekend, tak naprawdę. <grym> tak, <grym> Je... o wiele więcej. No, ale fakt, ja zobaczyłem pierwszy sezon Mandaloriana, drugi sezon jestem w połowie na zasadzie przerwałem kiedyś, muszę go po prostu dooglądać, bo Do po prostu... tak, bo gdzieś mi to umknęło, ale mi na przykład zapadła bardzo fajna rzecz, jak on. To był sam początek historii tak naprawdę z poznania tego mojego zielonego ludzika. Jak oni? Przelecieli na taką planetkę, żeby się właśnie ukryć, i był ten taki moment, że oni, wiesz, niby nie chce się, że tak powiem, angażować w życie tej planety, tych ludzi, którzy tam jakby byli. Taka dość zalesiona planeta, i oni miały taką wioskę, powiedzmy, obronić, mm -hmm. bo go tam prosili. Oczywiście chcieli mu dać pieniądze, ale on stwierdził, no dobra, jakoś to ogarniemy, nie ma problemu. Oczywiście spotkał też jakąś inną najemniczkę i tam walczyli. Fajne to było, fajne, fajne to, fajny settings był właśnie tego właśnie tego lasu, tego powiedzmy, chyba to był ATT, ten taki robot na tych dwóch nogach. Tak. I jakby właśnie tego, że tak naprawdę fakt, on miał powiedzmy, nie wiem, te całe to jego zbroje powiedzmy, w miarę było jako, nie wiem, może niezniszczalna, nie tak, ale była w miarę odporne na strzały z, z blastera. Ale już tak, jak zobaczył, że tak powiem, wychodzące, że tak powiem <laughs> małe ATT za drzew, to już było takie. Sorry, no, Tak, właśnie w tym, w tym obozie też była taka kultowa scena, właśnie jak Mandalorian walczył. Nie pamiętam już z kim, ale z taką inną osobą i wiesz, nagle leżeli na ziemi i takie potem ujęcie na Baby Yoda, jak sobie je na przykład i... Tak, ale to jest to, że jakby twórcy tego serialu też właśnie skupili się na tym, że e, oni łamią często jakieś takie, wiesz, standardy właśnie, wiesz, że jest bitwa, coś tam, tu się, wiesz, na zasadzie wybuchy, eksplozje i tak dalej i nagle mamy ujęcie Baby Yoda, który na przykład, nie wiem, wpierdziela sobie żabę, nie, albo jakieś coś podobnego, albo wiesz, na zasadzie zostało i tak się cieszy, nie, na zasadzie, a to wiesz, tu rakieta, a tu jakiś kurna wybuch i tak dalej, o tak. Tak, e... Okej. Okay. Jak z tego co patrzę, musielibyśmy zakończyć chyba pierwszą część tak, na dajmy, temat. To będzie pierwsza część tak, ta... na temat gwiezdnych wojen. Także kolejną część zobaczycie za tydzień we wtorek, jak sama o, nazwa serii. Mówi. Z filmami polecamy zobaczyć pierwszą część na temat e... Władcy, pierścieni. Władcy pierścieni. I ciekawe, czy. Bo mam takie wrażenie, że, mam, że chyba jeszcze wrócimy kiedyś do Władcy Pierścieni. Tak, tak, coś, coś czuję, że to jeszcze nie jest wyczerpany temat do końca. Tak, no jakby ten kult tych wszystkich filmów jest na taki duży, że w pół godziny nie da się o tym, jakby nie da się tego omówić. dlatego, tak. A nie chcemy też, żeby odcinki podcasty były za długie, właśnie w takiej formie 25-30 minut, więc. Na co, ten zakończymy? moment, tak. Na ten moment dziękujemy. Także zapraszamy was do lajkowania, do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, dzwoneczek ważny. E, no i do komentarzy. Jest ich bardzo mało, e, także zachęcamy, żebyście też pisali o swoich poglądach, o tym, co mówimy, jakie to co wymyślicie o tych wszystkich filmach i innych rzeczach, o których Pamiętajcie nagrywamy. Pamiętajcie też, że jesteśmy na Instagramie tak. i tam pod e, możecie do nas oczywiście pisać na Instagramie, jeżeli macie jakieś pomysły właśnie na nowe odcinki. No co, tam będziemy wrzucać praktycznie to, co robimy, tak, czyli budowę właśnie studia, jakieś takie właśnie przygotowania z tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że to, to, to się też wam spodoba. No co? I tyle. Także dziękujemy i zapraszamy do części drugiej Dzięki za tydzień. Dziękuję. Na razie i cześć.